Rany, dziwnie jest mieć te skrzydła. Będzie dobrze. Witam was, kochani. Wenerna. Mam sprawę do Nasali. Do mnie? Tak, podejdź tutaj. Połknij tę tabletkę. Ale po co? Przerzucę ci twój dawny wygląd. Ale ja nie chcę mieć prostych włosów. Nie przejmuj się. Odzyskasz, swoje oko, jak to można powiedzieć. Teraz ściągnij opaskę. Odwróć się. Wow. O mój Boże, Nasali! Jest! Widzę! Nie ma za co dziękować, tak. Ciesz się życiem. Ja już muszę iść. Pa! Ale super jest, wreszcie widzę. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, chodź kochana, musimy ci umyć to skrzydło. Okej. Teraz mi się tu nie wierć. Mam nadzieję, że krew zejdzie. Zejdzie bez problemu. Dobra, podnieś skrzydło. Tylko uważajcie na... O mój Boże, sorry! Kurde, wstawaj! O, żyję. Po prostu jeśli dotkniesz tam ją w tamte miejsce, to ma odruch i niechcący może kogoś walnąć. Jest okej, kontynuujemy. Tylko uważajcie na tamto miejsce. O, już gotowe. Jakie czyściutkie. Rany, jakie pierzaste. Przyzwyczaisz się do tego. Spróbuj je zwinąć. Wow. A, nie czuć żadnej różnicy. No i dobrze, nie będę ci przeszkadzać. Jeśli będziesz chciała, to możesz je rozwinąć w każdym momencie. Mhm. Super. Co robimy? No chyba na lekcji. A która godzina? 13:54. Zdążymy bez problemu, chodźmy. Widziałeś Galarda? Nie, niestety. Ale jestem pewien, że zaraz przyjdzie. Nigdy nie opuścił lekcji. No miejmy nadzieję. Idzie. Zostaw go w spokoju. Odezwie się. Trochę mi go szkoda. Oj tam cię szkoda. Ciszej. No dobrze, dzieci. Zaczynamy lekcję. Co będzie dzisiaj głównym tematem, panie profesorze? Wyrażenia algebraiczne. Wow. Bez problemu. Nilsa, spróbuj rozwiązać ten przykład. Dobrze. Wow, sprytny jesteś. Następny. Nilsa, wszystko dobrze? Nic mi nie jest. Jestem tylko zmęczona. No to dobrze, bo już myślałyśmy, że mdlejesz. Nie no, co ty? Skrzydła mi się już rozwinęły. Już jest wszystko okej. Po prostu zmęczona jestem, bo trochę dużo się nacierpiałam, prawda? No tak. 14 razy 3. Tak, wszystko jest dobrze. Czemu ja? Niedługo będzie dzwonek. Chciałbym wam przekazać wiadomość. Niedługo będzie organizowana wycieczka szkolna. Ui, ale super! Chodź tu. Co ty robisz? Długopis mi upadł. O. Ta wycieczka ma się odbyć w Rio. Rio? Jaka podnieta. Dobra, przestańcie. O, tak jak naleśniki? Niewiarygodne. Ej, cicho bądźcie. No tak. Będziecie tam 10 dni. Będziecie nocować w hotelu 5-gwiazdkowym, jak zawsze, prawda? Ale pan jest miły! Tata, jestem miły, tak. Ta! Jutro jedziecie. Dobrze by było, jakbyście już dzisiaj się pakowali. O której wyjazd? O 8 rano. O, super. No dobrze, no to życzę udanego dnia. Dobra, dziewczyny, pakujemy się. O, nie. My się pakujemy i ciebie pakujemy. Ty marsz do łóżka i spać! Dziemka dla ulody. Przecież nie będziecie mi pakować ciuchów, sama se zapakuję. Naprawdę nie trzeba. Raz, dwa, trzy. Nie, stójcie! Masz spać, my ci zapakujemy.
Dzięki, dziewczyny, kochane jesteście. Oj tam, oj tam. Ach. Dobra noc... nie. Dobry dzień. O, Gites. Dziewczyny? No ale popakowane. Dobra. Która godzina? Całą noc przespałam? Ej, dziewczyny! Jest 7:30. No wreszcie! Nie, jak ty mogłaś to zrobić? A gdzie jest? Może pojadę w bagażu, co? Oj, przestań, wyjdź stamtąd! Ja nie wiem, co to było. Dziewczyny, jest 7:30. O, w samą porę. To super, to zaraz pojedziemy. A co to by było takie pik, pik? Nie wiem, co to jest. 3, 2, 1. Aha. Wszystko okej? Halo? O. Dobra, możemy iść. Tylko wiesz co, powiem ci jedno. Trochę mnie pan profesor niepokoił. A co tam niepokoił? Przecież jedziemy do Rio. No, wycieczka jest okej, okay, ale widziałaś w ogóle jego minę? Co jaką minę? Był normalny. Ta, dla ciebie normalny, bo był grzeczny. A, dobra, idziemy, ale mam przeczucie, że chyba coś się stanie. Co to było? To takie pi-pi, co robi. Chodź, idziemy.